Słuchajcie, nareszcie mamy godną odpowiedź na burgera. Zanim powiem wam, co to jest, powiem, że to był pomysł mojego taty Romana. To właśnie on wprowadził wołowinę z Nowej Zelandii. Nowa Zelandia słynie z hodowli bydła. Dzięki temu, że jest tam wspaniały klimat, może się ono przez cały rok wypasać w naturalnym środowisku. Wzięliśmy z tego mięsa jego najszlachetniejszą część, czyli polędwicę wołową. No i zaczęły się dyskusje, jak przyrządzić ją inaczej niż w formie tatara albo klasycznego steka. I zobaczcie, co z tego wyszło. To jest proste, wręcz purystyczne, klasyczne, ale totalnie mój smak. Alright. Czy ja mówiłam już, że to jest totalnie mój smak? No bo jest na maksa. Prostota tej kanapki jest po prostu... Alright. To jest tylko bagietka, okej, dobrej jakości bagietka, grillowana razem z masłem i czosnkiem. Do tego klasyk z Ameryki Południowej, czyli sos chimichurri. Chimichurri to połączenie pietruszki, kolendry i limonki. Do tego dodajemy chili, w naszym wykonaniu jeszcze seler naciowy i wszystko razem mieszamy z oliwą. Ten sos jest sekretem tej kanapki, ponieważ wydobywa i podkreśla smak wołowiny. A skoro jesteśmy już przy wołowinie, to my robimy ją tak, że wrzucamy kawałek soczystego mięsa do grilla, który ma 800 stopni. Następnie wyciągamy ją, trochę soli, pieprzu, kroimy w plastry i to wszystko. I najlepsze jest to, że ta kanapka nie kosztuje 35 zł, tylko 22. Od dziś na zawsze w Kraftowej. All right.